Witajcie kochani, nazywam się Klawiachna, zapraszam Was na kolejne dekorady. Zostajemy w klimacie świątecznym, dzisiaj jednak chciałabym Wam zaproponować troszeczkę tak odejść od tej serii tych rzeczy dekoracyjnych w stylu rustykalnym i zaproponować Wam coś takiego, co powinno dać, dekoracje, które powinny zaciekawić osoby takie bardziej glamour, a nawet bardzo mocno glamour, z tym, że dzisiaj w kolorze srebrnym. Kilka osób zapytywało kiedyś gdzieś tam pod różnymi filmami na temat kompozycji w jakimś wysokim szkle, w wysokim naczyniu szklanym. No i dzisiaj właśnie chciałam zaproponować Wam taką kompozycję. Przypuszczam, że będą to pewnie zapytania były pewnie sugerowane tym, że być może macie na przykład mało miejsca na stole wigilijnym lub ewentualnie po prostu posiadacie szkło, którego nie wiecie jak zagospodarować. W związku z czym dzisiaj chciałabym Wam pokazać wykonanie takiej fajnej kompozycji świątecznej na szkle typu Martini. To jest bardzo popularny rodzaj szkła i bardzo wiele osób posiada go w mieszkaniach, w domach. Natomiast jeszcze drugim takim dość popularnym od jakiegoś czasu szkłem jest szkło typu tuba. I tutaj tą samą kompozycję możecie z małymi tam elementami takimi zmiany ewentualnej wykonać właśnie na szkło typu tuba, z tym, że wówczas trzeba by było tutaj zorganizować, jakoś zaaranżować sobie środeczek. Natomiast dzisiaj będziemy robić na martyniówce, a kolejna aranżacja, z tym, że już nie na górze, a raczej w środku, to będzie kolejny film właśnie z użyciem tego szkła typu tuba. Podobne również fasony szkieł do szkła typu Martini, to są szkła generalnie na cienkiej nóżce i tutaj z rozbudowaną górą i wszystkie te szkła możecie po prostu wykorzystać dokładnie w taki sam sposób, jak dzisiaj wykorzystam tą tak zwaną martiniówkę. Do wykonania takiej dekoracji, tak jak widzicie, to co wszystko tutaj wokół mnie świeci, błyszczy, czym bardziej świeci, tym lepiej dla osób właśnie o takim guście glamour i posiadającym wnętrza do tej stylizestyki. Ta dekoracja tak samo świetnie będzie się prezentowała z wykorzystaniem elementów srebrnych, jak i złotych. Tylko oczywiście konsekwentnie w jednej tej kolorystyce. I tak, mam przygotowanych troszeczkę, no całkiem sporo bombek, ale oczywiście moim zwyczajem nie wykorzystamy wszystkich. Bombki srebrne, takie bardzo mocno błyszczące i bombki takie przymatowione, również srebrne. I bombki takie, jak mówiłam, przymatowione. Już przygotowane są na drucikach bądź na patyczkach. Kolejną rzeczą do dekoracji, tutaj tak jak widzicie, kryształki. Ja mam troszeczkę tych kryształków. Wszystkich oczywiście nie wykorzystamy, więc nie przerażajcie się, ale są różne alternatywy dla kryształków, jeżeli ich nie posiadacie. Natomiast one są tutaj tak wyłożone, czekają sobie, żeby przyciągać Wasze oko. Natomiast, kochani, to jest tylko taka wykończeniówka. Może być, nie musi. Jeżeli będzie, to wydaje mi się, że będzie fajnie. Takie elementy dekoracyjne brokacone bardzo mocno, takie kwiatuszki drobne ja akurat mam, więc postanowiłam nie wyszukiwać specjalnie różnego rodzaju innych, po prostu mam te, więc będziemy tymi zagospodarowywali sobie całą dekorację. Przygotowałam również ten taki kruszec. To są takie jakby lustereczka pokruszone z Ikei. Zakupiony ten produkt dekoracyjny do wysypywania gdzieś tam w naczyniu. No i tak jak widzicie tutaj te wszystkie różne takie pierdółki, których już nieraz używałam, typu krzyszeczki małe, kulki styropianowe, sznurek w kolorze srebrnym, wstążka, no mnóstwo tego w kolorze srebrnym, mnóstwo dodatków, jakie będziecie mieli, takie wykorzystujcie. Jeżeli fajnie to zaaranżujecie, każdy będzie pasował. Oczywiście do tego potrzebny jest nam stroisz, czyli ja mam tutaj tą jodłę, która tak mi się, sosnę, przepraszam, która tak mi się podoba, a tutaj no to nie wiem co mam, albo jodła, albo jakiś świerk, no coś mam, w każdym razie to co zawsze. I kochani, gąbka. Gąbka taka gąbka, którą ja akurat wykorzystam dzisiaj, to jest ta tak zwana, tak jak mówiłam kiedyś, gąbka z metra, czyli kupujemy ją w takim długim pasku. Natomiast Wy możecie oczywiście, mając gąbkę zwykłą, oczywiście do kwiatów, do roślin mokrych, gąbkę zwykłą po prostu przyciąć ją sobie, nawet tutaj możecie taki kwadrat gąbki nałożyć na spodeczek, bo tak jak widzicie, jest to na spodku plastikowym. Spodki florystyczne są do zakupienia w takiej wersji, tutaj wkłada się
właśnie tą gąbkę tak na ścisk. Ja mam tutaj troszeczkę większy, natomiast Wy możecie, kochani, spokojnie wykorzystać jakąś tam podstawkę, na przykład taką ewentualnie jak pod doniczki plastikowe, taką najtańszą, najzwyklejszą, ewentualnie spodeczek, ale proponowałabym jakiś taki plastikowy, najlżejszy. Ceramiczny może być troszeczkę obciążać to szkło i wiadomo, że szkło o szkło, czyli ceramika o szkło jak stuknie, no może być różnie, może po prostu szkło pęknąć. Natomiast to polega na tym osadzanie się takich podstawek właśnie typowo przystosowanych do wykonania takich dekoracji, takich typowo produktów florystycznych. Na przykład na tym, że powiedzmy, o, osadzamy sobie w ten sposób. Tutaj mamy gąbkę, układamy całą sobie kompozycję, natomiast tutaj nie ma tego problemu, że musimy gdzieś tam owijać, chować jakieś takie elementy niepotrzebne. Ja przygotowałam większy spodek, ponieważ mając taki mniejszy, wpadł nam on do środka. Również jest to rzecz do zrobienia, ponieważ tutaj również możemy środek zasłonić, ale po co się tak gimnastykować, skoro fajniej zresztą się będzie nam układała kompozycja, to jest troszeczkę większe, tak jak widzicie, więc kompozycja będzie się układała tutaj tak na zewnątrz, natomiast cały tutaj sobie środek zaaranżujemy właśnie, myślę, że aranżacja to jest bardzo mocno powiedziane tutaj, po prostu sobie wysypiemy tymi kryształkami srebrnymi, tym kruszcem takim. Dobra, stukam już szkło, no i zabieram się do pracy. Pistolet na gorąco również mam, dlatego że może się nam przydać świeca. Idąc za ciosem, żeby wszystko było w stylistyce glamour, przygotowałam taką świecę, którą prezentowałam przy okazji różnych dekoracji świec. Tutaj natomiast do świecy białej użyłam tylko i wyłącznie takiej taśmy brokaconej, no i zamocowałam tutaj akurat niewykałaczkę, patyk do szaszłyków. Siłą własnych mięśni wcisnęłam go tutaj, tak żeby po prostu nam dawał, tutaj, zobaczcie, mocujemy sobie tutaj na środku i on po prostu troszeczkę bardziej będzie tak jakby przytrzymywał tą świecę. Oczywiście nie jest to jakaś mega stabilna tutaj forma zabezpieczenia świecy, ale jeżeli ewentualnie nie posiadacie kolca do świecy, no to myślę, że to jest taka fajna alternatywa. Można też oczywiście zamocować drut, to jest bardzo taka popularna metoda zamocowania świecy do gąbki, do strojków, natomiast wtedy ten drut trzeba oczywiście podgrzać gdzieś nad ogniem i taki gorący po prostu bardzo łatwo wchodzi wtedy w świecę, no bo wiadomo, że rozgrzana świeca jest większym produktem. Kochani, przechodzimy do pracy po prostu. Aha, żeby widzieć mniej więcej, układając taką kompozycję, ponieważ ona ma się nam rozkładać troszeczkę tak ku dołowi, żeby się ładnie prezentowała, nie tylko tak na prosto tworzymy jakąś kopułkę. Przygotowałam sobie jakieś takie niższe wiaderko tutaj, żeby widzieć po prostu z góry, jak to będę wykonywała. I Wam również sugeruję, wykonujcie sobie to troszeczkę tak na wysokości, ale tak, żebyście widzieli to z góry, bo gdybym tutaj chciała to wykonywać na szkle Martini, który ma 50-60 cm wysokości, patrzyłabym na dekorację generalnie rzecz biorąc z dołu, bądź ewentualnie z boku, co zupełnie by mi nie dawało tego obrazu, co powstanie z góry. Natomiast dlatego przestawiam sobie to na niższe naczynie, później przestawimy oczywiście to na wyższe i ewentualnie tam jeszcze coś uzupełnimy. Dzisiaj mam rękawiczki, mam, bo strasznie po prostu brudzi żywica, strasznie niemiłosiernie brudzi i rzeczywiście jest to trudno doszorować, a w tym roku już ręce są zniszczone zarówno różnego rodzaju sprayami, jak i żywicą, i igiełkami, i całym mnóstwem różnych innych takich rzeczy, którymi dłonie nie powinny być zniszczone, moje zdecydowanie są. Już sobie wcześniej przygotowałam, żeby było troszeczkę szybciej, te końcówki. Tak jak już Wam kiedyś podpowiadałam, tutaj też powiem, bo być może nie wszyscy widzieli. Chodzi o to, żeby po prostu takie końcówki w tych iglastych drzewach, zobaczcie, zrywać sobie tutaj te igiełki, ze względu na fakt, że jeżeli wbijamy sobie taką gałązkę z igiełkami, to znacznie większa dziurka nam powstaje w gąbce, i po prostu nie ma możliwości wbicia jakby jednej gałązki przy drugiej. Natomiast jeżeli sobie po prostu ściągniemy te igiełki, to wtedy mamy większe pole do popisu, dlatego że wtedy ta dziurka jest znacznie mniejsza, mocniej gałązka się trzyma i nie rozpadnie nam się cała gąbka po wbiciu na przykład większej ilości gałązek. Ja akurat tą sosnę tutaj przygotowałam, w pierwszym momencie będę ją wbijała, dlatego że ona da mi fajny efekt od razu takiego spadu w dół, tak jak widzicie, czyli fajnie się to jakby dostosuje do tego tutaj właśnie, do tego szkła typu Martini. Po prostu. Tam chodzi o to właśnie, że to jest wysokie szkło i chodzi mi o to, żeby wykonać taką kompozycję, która będzie taka właśnie delikatnie opadająca w dół.
Natomiast no, ta sosna tutaj naprawdę robi super robotę. Nie wiem, czy za mało tej sosny nie będę tutaj miała. Jeszcze powinna mieć w zapasie troszeczkę. Bo nie chodzi mi też o to, żeby ona z każdej strony była identycznie równa, taka kompozycja kolista, tylko z dwóch stron bym chciała ją tak troszeczkę dłużej wyciągnąć, natomiast z dwóch tutaj tak jakby po bokach, natomiast z tej strony troszeczkę mniej. Teraz zobaczymy. Improwizujemy. Tradycyjnie zresztą, co nam całkiem nieźle wychodzi. Zobaczcie. Jeżeli byście oczywiście chcieli, kochani, sobie tutaj na przykład wbijać, a nie macie sosny i tak po skosie, no to wtedy tak jak wykonywaliśmy już niejednokrotnie strojki, wtedy pamiętajcie, że musicie zachować sobie wyższą gąbkę, żeby mieć możliwość takiego wbicia po skosie. To się wtedy bardzo fajnie będzie prezentowało, ponieważ będą te gałązki opadające, pomimo że same gałązki mogą nie mieć takiego opadającego kształtu, to jednak będą sprawiały takie wrażenie opadające, ale ja już zaraz tutaj zobaczę, czy przypadkiem tej sosny właśnie nie będę miała na tyle, bo wydawało mi się, że przygotowałam jej więcej. Diabeł ogonem nakrył. Natomiast chciałabym jej mieć na tyle, żeby zrobić fajną taką okrągłą kompozycję, ale chwilkę cierpliwości. Powinna być. Powinna być. Odkąd ulubiłam sobie sosnę, jestem w nią zaopatrzona. W związku z tym nie spodziewałam się tutaj jakiegoś braku tego materiału do pracy. Po prostu zakopała mi się w koszu. Zastanawiam się właśnie tak teraz, czy na martiniówce będzie się fajnie prezentowała taka kompozycja wydłużana z dwóch stron. Aczkolwiek no, wykonywaliśmy już chyba wydłużane kompozycje. Do końca tak uczciwie przyznam, nie pamiętam. W związku z tym teraz no, spróbujmy wykonać taką może bardziej okrągłą, jeżeli nam tej sosny wystarczy. Zobaczymy z jakim efektem. Jeżeli efekt będzie powiedzmy no, taki średni, to będziemy przerabiać ją. A przeróbki takiej kompozycji to są tak, powiedziałabym, taki bardziej nazwałabym to liftingiem kompozycji, dlatego że nie zawsze całą kompozycję należy przerabiać aż, żeby właśnie uzyskać jakiś zamierzony efekt. Te gałązki były przy spodzie, więc są takie nieco przygniecione. Nie, spokojnie, wystarczy nam na ładną, okrągłą kopułkę. Dużo tego stroiszu mieć nie musicie, ze względu na fakt, że tak jak widzicie, jest całkiem sporo przygotowanych tych elementów dekoracyjnych. No i tutaj one będą grały zdecydowanie główną rolę. Ze względu na fakt, że jak się ma błyszczeć, to się musi błyszczeć już po całości, że tak powiem, czyli po prostu już tak konkretnie. Nie mam wtedy co żałować tych elementów właśnie błyszczących, srebrnych czy tam złotych. Który kolor wybierzecie, ten się będzie prezentował pięknie. Jeżeli ma być, mam nadzieję, że dobrze tutaj adekwatnie używam tego słowa teraz, ale jeżeli ma być bling bling, bo to jest bardzo modne teraz takie słowo przy okazji glamour dekoracji właśnie, no to już niech będzie bling bling, czyli po prostu niech się świeci, niech się błyszczy. Dobra, sosny nam wystarczyło. Więc teraz sobie wbijamy ten drugi gatunek, który tutaj posiadam, po to, żeby nie było nudno. Oczywiście możecie również wykorzystać sobie takie, mówimy teraz o takich najbardziej, najprostszych do zdobycia przez Was, oczywiście zieleninie, najprostszej do zdobycia, czyli możecie zastosować sobie na przykład właśnie tuję ogrodową, będzie się też bardzo fajnie prezentowała. Coś, co wprowadzi po prostu taki, jakby to powiedzieć, coś, co wprowadzi taki element urozmaicenia. Nie, chodzi o to właśnie, żeby ta zielenina nie była jednolita. Jeżeli będzie, no to też będzie, no to wtedy będziecie z kolei działali tutaj przy pomocy tych elementów dekoracyjnych bardziej, czyli przyszalejecie troszeczkę bardziej z takimi elementami, które powiedzmy sobie urozmaicą tą kompozycję, a niekoniecznie będą zielone. Zieleniny już nadto, dość. Tak myślę. Ewentualnie jeszcze potem, jak przełożymy sobie na szkło, to będziemy uzupełniać sobie od dołu. Zobaczymy, jak to wszystko ładnie, czy to ładnie wyjdzie, czy to ładniej wyjdzie, czy mniej ładnie. Tutaj mam taki gałązek, jeszcze kilka troszeczkę krótszych. Możemy je wbić tak delikatnie, żeby się jakoś tak ku górze troszeczkę ta kompozycja też delikatnie unosiła, ale nie tak znowu wszędzie nawpychać.
tego. To są kompozycje bardzo proste do zrobienia, tylko czasami oczywiście, no, jakby nie znając takich, że się tak wyrażę, może nie takich tajników, no bo gdyby to były takie tajniki, to by były utrzymywane w jakiejś wielkiej tajemnicy, ale nie znając ewentualnie takich, powiedzmy, jakby podstaw wykonania, czy czasami później jak ktoś popatrzy, jak to się w rzeczywistości wykonuje, to mówi, Boże, jakie to proste, że też o tym nie pomyślałem, czy nie pomyślałam. Natomiast tak naprawdę są to kompozycje bardzo proste do wykonania dla każdego. No banalna sprawa i naprawdę jesteście w stanie sami je sobie wykonać, piękne kompozycje, które będą się prezentowały tak naprawdę, no, rewelacyjnie, tak jakbyście je kupili na przykład gotowe gdzieś tam w kwieciarni. A jeżeli tylko macie do tego jakąś tam smykałkę lub ochotę, a zachęcam Wam, żebyście szukali w sobie tej ochoty, bo czasami bywa tak, że ktoś na przykład ochoty nie ma, bo smykałki w sobie nie dostrzegł i tak się obawia spróbować, ale co bardzo mnie cieszy, coraz więcej osób w komentarzach pisze i dziękuję Wam za te głównie komentarze, ponieważ one jakby wskazują sens tego, co ja wykonuję i pokazują, że no fajnie, żebym to mogła, żebym to po prostu robiła dalej, żeby nie odpuszczać pod żadnym pozorem, ze względu na to, że wiele osób, kochani, pisze, że do tej pory nie sądziło, że może coś takiego wykonać we własnym zakresie. A po tym, jak obejrzeliście, okazało się nagle, że jesteście w stanie, że jesteście w stanie wykonać takie rzeczy we własnym zakresie i jesteście w stanie podołać temu, żeby to się fajnie prezentowało. Spróbowaliście, jesteście zadowoleni, złapaliście bakcyla i super. I to właśnie bardzo, bardzo mnie cieszy, no bo to jest właśnie cały sens prowadzenia tych warsztacików tutaj naszych razem. Teraz, kochani, bombki. Bombki tutaj dosyć mocno musimy zaznaczyć, ponieważ tak jak widzicie, kompozycja się nam rozbudowała na zielono. Można poprosić zbliżenie tutaj. Kompozycja się nam rozbudowała na zielono, zobaczcie, i jest tak, zabudowana w zasadzie w ten sposób, o, świeca się nawet dosyć przyzwoicie trzyma na tej jednym, jednym patyku. No i w ten sposób mamy tutaj troszeczkę miejsca, jeszcze sobie zostawiamy tej zielonej gąbki, nie musimy w 100% jej zabudować, bo tutaj teraz właśnie będzie miejsce na taki mocniejszy akcent błyszczący, czyli dużo, dużo bombek teraz tutaj wokół. Bombek różnej wielkości. Oczywiście muszę poprzecinać, bo patyczki trochę za długie. Z tego miejsca pragnę przeprosić panią Martę Utylską. Pani Martusiu, ale bardzo się cieszę, że pani tak po prostu tak naprawdę uczestniczy i tak naprawdę dzieli się ze mną tą radością wykonania. Jest to ekstra. I oczywiście innych państwa nie chcę tutaj pomijać, absolutnie. Pozdrawiam serdecznie was wszystkich. Tylko panią Martę Utylską, która przy okazji ostatniego mojego tutaj zgarniania tych rzeczy na podłogę wspomniała, że ona tego bardzo nie lubi, bo jej małżonek bodajże też tak właśnie zgarnia na podłogę i tak dalej. Pani Marto, gdyby pani na przykład wykonywała ileś tam, powiedzmy, nie wiem, 10, 15, czasami więcej kompozycji kwiatowych naraz, na przykład, tak gwoli wytłumaczenia się, i każdorazowo chciała to wyrzucać do kosza, bezpośrednio po przycięciu każdej gałązki, każdego kwiatka czy jakiejś zieleniny, to zapewniam Panią, że byłoby to po prostu zwyczajnie fizycznie niemożliwe. W związku z tym do tego się trzeba przyzwyczaić, że pod nogami te rzeczy leżą. Później oczywiście się je sprząta. To nie jest tak, jak ja tutaj kiedyś powiedziałam, to było tak też w formie żartu trochę, ale rzeczywiście, no, ja mam tutaj taki swój trochę taki nieład pod nogami i wcale się tego nie wypieram. Natomiast to nie jest też tak, że człowiek stoi po kolana w tych rzeczach, ale owszem, jest tak, że no te rzeczy po prostu muszą spadać na podłogę, bo po prostu nie mają gdzie. A dopiero później, jak już się wykona to, co najważniejsze, i człowiek się skoncentruje i wykona tą swoją pracę tak, jak należy, to wtedy przychodzi czas na sprzątanie. Dlatego to mi weszło już w zwyczaj i tak samo też postępuję tutaj, wykonując teraz z Wami Państwo te strojki. I zobaczcie teraz. Wkładam tutaj takie bombki, tak, większe, powkładałam sobie tak 5 bombek większych, na przemian błyszcząca, matowa, niekoniecznie w jakiejś tam równomiernej odległości od siebie. Ja to przestawię na tacę w ogóle, bo przecież po to ją mamy. I będę kręciła w kółeczko i będziecie widzieli bardziej troszkę, tylko nie wiem, czy to teraz za wysoko nie poszło. No i zobaczcie, i tutaj teraz tak, powkładałam takie bombki właśnie większe,
A pomiędzy te większe bombki teraz będziemy je jakby wypełniać, te dziurki, małymi bombkami. Ja na przykład mam naklejoną na drucik, bo patyków mi zabrakło, jak już mówiłam, nie kupiłam dalej. Dokręcam do większych bombek takie te trójeczki mniejsze i w ten sposób robimy sobie taką bardziej rozmaitą, tą urozmaiconą formę dekoracji. Cały czas pamiętajmy o tym, że się ma błyszczeć, czyli cały czas dużo tych elementów błyszczących, tutaj dużo. Mówiąc dużo, dużo mam na myśli po prostu wykonanie takiego pierścienia tutaj bardziej na bogato, wokół, właśnie wokół świecy, co wcale nie znaczy, że musi to być po prostu jakoś tak strasznie, jakaś taka astronomiczna ilość, żebyście się nie przerazili, że Wam po prostu na przykład tych bombek nie wystarczy. Trójeczki mi się chyba pokończyły, jakieś takie przygotowane. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd, ale się pokończyły, natomiast są mniejsze bombki na drucikach. No i dobrze, wystarczą. Jeżeli trzeba będzie, to dokleimy. Jedna z Pań prosiła, żebym taki filmik instruktażowy zrobiła, jak naklejać bombki, mocować na patykach albo na patykach, kochani, albo na drucikach. Nie wydaje mi się, żeby miał sens taki filmik, bo to jest tak banalna sprawa, że nawet jeżeli po prostu tego nie wiecie, to po prostu, znaczy nie wiecie, jeżeli tego nie oglądaliście, to myślę, że we własnym zakresie jesteście w stanie wpaść na to. Natomiast my tak dużo tych różnych tutaj rzeczy wspólnie wykonujemy, że no równie dobrze mogłabym na przykład nakręcać filmik, jak powiedzmy, no nie wiem, jak przycinać ten drucik, więc wtedy troszkę wiele osób mogło mieć pretensje z kolei do mnie tutaj, że pokazuję rzeczy zupełnie zbędne i takie przecież takie oczywiste. Dlatego no tutaj tego typu rzeczy jakby pokazywać nie będziemy, ale to myślę, że spokojnie sobie z tym poradzicie. Skręcam jeszcze to, co znajduję na drucikach, o jakieś takie malutkie też bombaski, takie bardzo malutkie bombeczki. Zobaczcie, dokręcam, po prostu mam jedną naklejoną bombkę na drut i teraz dokręcam jedną taką większą, matową, a drugą z kolei maluśką i dokręcamy je na tych drucikach tutaj do tego, żeby do gąbki po prostu szybciej nam pójdzie, łatwiej nam pójdzie i mniej podziurawimy gąbkę, będzie więcej miejsca. I wbijamy sobie tak, żeby bardzo zróżnicowana tutaj ta forma dekoracji powstała. Całkiem te bombeczki bardzo pięknie wypełniają. Byłabym skłonna użyć samych bombek, ale może się to wydać na przykład Wam troszeczkę takie też nudne, brak tej rozmaitości. Też miałam przygotowany taki susz egzotyczny, on się różnie nazywa. Natomiast tutaj już zastosowanie jego, to są za duże elementy, więc tego nie zastosujemy. Natomiast mamy szyszki brokacone, bardzo mocno brokacony akcent tutaj taki sobie wprowadzimy. Malutkie szyszeczki też, różne wielkości po prostu, gwiazdki. Cały bałagan brokacony tutaj mamy, mniejsze kuleczki również. I teraz to jest coś, czym będziemy... O, zresztą tutaj, proszę bardzo, cały pojemniczek. Małe kulki, większe kulki. Zaraz to przesypię do tego naczynia i z tego będziemy wybierać. Proszę bardzo. I to są elementy teraz takie, którymi pokażę Wam. Dzięki nim uzyskamy urozmaicenie dekoracji. Spójrzcie teraz. I teraz... Zbliżenie, proszę, bo teraz musimy przekręcić. Nie wiem, czy to jest widoczne tak z góry. O, tak tutaj. I teraz zobaczcie, na przykład elementy tego typu, takie jakieś dziurki tutaj, które się nam jeszcze są. Widzicie? Jeszcze są pomimo włożonej ilości na przykład tam bombek. W taką większą dziurkę na przykład, już od razu pokazuję, możecie sobie, kochani, włożyć właśnie na przykład szyszkę. To już nie musi być bombka. Chodzi o coś, co wypełni dziurkę, będzie korespondowało kolorystycznie, wprowadzi ten element taki jeszcze takiego większego błyszczenia i w taki sposób właśnie sobie teraz wypełniamy te dziureczki. A to szyszkami. Tutaj na przykład możemy dokleić sobie malutką taką szyszeczkę, żeby zasłoniła tą dziurkę do bombek. Doklejamy sobie. Gdzieś tam dokleimy sobie kuleczkę brokaconą, więc pozwolicie, że ja to odwrócę do siebie, bo tak szybciej mi pójdzie to wykonanie tego, natomiast już wiecie, o co chodzi. I chodzi generalnie o to, żeby właśnie te takie dziureczki powypełniać.
to będzie się fajnie, ciekawie prezentowało, właśnie jeżeli to już nie będzie, nie będą użyte te same jednolite elementy dekoracyjne, czyli znowu bombki. Tylko tutaj już dokładamy tych elementów takich, no, ciekawszych. Dzisiaj chyba by można było na rekord liczyć, ile razy użyłam słowa ciekawsze. Ale to tak bywa, jak człowiek pracuje naraz i się nie może skoncentrować. Mój słowotok jest jakby oczywisty już dla Państwa wszystkich. Natomiast być może nieoczywiste jest to, że czasami właśnie mi się zdarza tak po prostu powtarzanie wyrazów. Ja sama osobiście tego nie lubię, muszę Wam powiedzieć, że poprawiam bardzo często, jak słyszę, że ktoś właśnie tak razi mnie to, ale niech Was nie razi, bardzo proszę, bo no tutaj niestety nie mam innej możliwości. Tutaj muszę się koncentrować na monologu do Was, ponieważ nie chcecie skrótów, nie chcecie cięcia. Ewidentnie oponowaliście, żeby po prostu nie ciąć i nie skracać, więc nie robimy tego, ale w zamian za to właśnie mogą nastąpić jakieś błędy stylistyczne w mojej wymowie. No z tym się trzeba pogodzić. Tutaj większa szyszka się zmieści. Takie drobniejsze elementy, jakieś tamte bombki na przykład, wkładałam przy pomocy drucików. Natomiast takie drobniejsze elementy, typu na przykład te szyszeczki czy kulki, to już możecie sobie pozwolić na to spokojnie, żeby nawet przykleić właśnie do tej jedliny, czy obojętnie jakiej zieleniny będziecie używali, bo nie jest to tak aż bardzo inwazyjna rzecz, ten taki drobny element, żeby on tutaj jakoś tam, że tak powiem, nam skrócił trwałość wytrzymałości właśnie tej zieleniny. I spokojnie możecie sobie przykleić, nie obawiając się, że przez to, że użyliście kleju na gorąco, to nagle ta gałązka krócej wytrzyma. No bo nie oszukujmy się, to już nie są w tej chwili, to już nie jest ten czas i to już nie są strojki, które przygotowujemy sobie dużo, dużo wcześniej albo długo mają stać. To nie są też strojki adwentowe, to są strojki już takie typowo bożonarodzeniowe na Wasze stoły wigilijne itd., itd., których trwałość ma po prostu, no fajnie, żeby była jak najdłuższa, ale jeżeli one będą stały na przykład 2 lub 3 dni krócej, to też się, to tutaj nie u jakiegoś tam uszczerbku nie odczujecie, myślę. Z tych elementów dekoracyjnych tutaj jeszcze pracuje mi, zrobiła mi się dziurka, ale w tą dziurkę to chyba jednak bombkę włożę. Tu jest potrzebna bombka, bo dziurka jest za duża i to matowa bombka jest za duża. Trzeba dobrać, kurczę, fajnie każdy element, żeby to kiepsko się nie prezentowało. Dobrze, brokatowa też wystarczy, jest w porządku. Dobrze, kochani. Mamy w ten oto sposób zrobiony taki bardzo bogaty strojek. Zobaczcie. Myślę, że jest on bardzo bogaty, tak jak widzicie. Teraz z czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam w dodatku tutaj, w tej zieleninie samej. Są osoby, które się będą czuły usatysfakcjonowane już taką formą strojka. I to jest ok. I możecie takiej wersji zostawić jak najbardziej. Natomiast mnie się wydaje, że jeżeli chcemy mieć bardzo mocno glamour, to jeszcze tutaj między te zielone gałązki musimy wprowadzić właśnie elementy srebrne. I to są właśnie te elementy, te kwiatuszki takie, które postanowiłam tutaj wprowadzić. Dla przykładu chcę Wam jeszcze pokazać, że na przykład mam też takie gałązki. Nie przygotowałam ich tutaj wiele, mam akurat jedną, żeby Wam tylko zademonstrować, że są przeróżne takie dodatki, które zastosować możecie. Ja natomiast akurat przygotowałam te kwiatuszki, no i tutaj nie ma żadnego... Ojej, nie ma żadnego problemu, one zdadzą tutaj egzamin odpowiednio. Spełnią swoją rolę, ponieważ bardzo mocno ubogacą i wbijamy, zobaczcie, nie wbijamy na górze i wyginamy gdzieś gałąź, nie wbijamy pod samym tutaj, pod spodem, wbijamy pomiędzy gałązkami. Chodzi o to, żeby te kwiatuszki weszły pomiędzy gałązki i zrobiły takie zamieszanie właśnie pomiędzy gałązkami. I tak sobie w kółeczko właśnie, gdzie tam, jak odczujecie potrzebę, z jaką gęstością, z taką sobie wkładacie takie te kwiatuszki. One są na tyle takie nawet bogate, to są takie, powiedziałabym,
dmuchawce, latawce wiatr troszkę. I one są na tyle bogate, że możecie sobie na przykład kilka takich kwiatuszków oderwać, taką jedną wiązkę, to spokojnie ręką zdejmujecie, z palcem, ręką, palcami zdejmujecie i taką jedną wiązkę potem możecie również gdzieś tam sobie jeszcze przykleić do gałązki, żeby również się tak jakby jeszcze bardziej urozmaicić to. To będzie się świetnie prezentowało na pewno. Kilka tych gałązeczek. Powinno nam zrobić naprawdę fajną tutaj sprawę. O, i zobaczcie to, o co mi chodzi. Mamy gałązkę, gałązkę, a teraz na przykład taki elemencik ten, który zdjęłam tam, możecie na przykład sobie dokleić, powiedzmy, tutaj pomiędzy, widzicie? Pomiędzy tutaj po prostu gałązki wkleić i on tutaj sobie po prostu uczyni fajny efekt. Wcześniej tych elementów, takich właśnie jak na przykład te długości gałązek różnych, no nie jestem niestety w stanie przygotować ze względu na fakt, że nigdy nie wiem, jaka konkretna długość nam będzie potrzebna. No i to by była taka po prostu robota głupiego na zasadzie takiej, że przygotowałabym coś, potem by się okazało, że to zupełnie nie zda egzaminu, bo na przykład przycięłam za krótko albo przycięłam za długo, to już kiedyś próbowałam zrobić zresztą, no i jak się okazało później, rzeczywiście było tam bodajże za krótko lub za długo i trzeba było, za długo było i trzeba było ciąć od nowa, więc mija się to po prostu z celem, podwójna praca. Dlatego przycinam na bieżąco. Pięć, sześć takich elementów tutaj powinno załatwić sprawę pozytywnie, że tak powiem. Każdego już ściągam po jednym elemencie i gdzieś tutaj wklejam jeszcze na te gałązki, między te gałązeczki. Unikałabym tutaj brokatu. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę sobie pobrokacić taki stroik na przykład i postawić na stół, to właśnie zdecydowanie doradzam doklejanie takich elementów drobnych, natomiast unikanie brokatu ze względu na fakt, że jeżeli postawicie na przykład na stole wigilijnym taki stroik, no to ten brokat może zrobić więcej straty niż pożytku. To znaczy po prostu będzie się sypał na stół, bo brokaty są naprawdę bardzo mało trwałe. Ktoś z Państwa pytał mnie, jakie bym ewentualnie poleciła właśnie brokat w sprayu lub śnieg w sprayu. No otóż właśnie chodzi o to, że ja osobiście no niestety nie poleciłabym żadnego. No tutaj nie chcę absolutnie jakby generalizować, że wszystkie są złe, to bo to tak nie jest, tylko ja po prostu akurat te, z którymi miałam wątpliwą przyjemność współpracować, że się tak wypowiem, o sprayu, o brokacie w sprayu lub śniegu, no one akurat nie zadowoliły mnie, to znaczy po prostu były bardzo kiepskiej jakości i nie było tego takiego efektu fajnego pobrokacenia, bo po pierwsze tego brokatu było tam chyba mega mało, to jest raz, a po drugie był on strasznie nietrwały, czyli nie trzymał się tak jak trzeba, po prostu pobrokacona rzecz, mało tego, że więcej było smrodu jakiegoś takiej lepiącego takiego niby lakieru, nie wiadomo czego, na czym to się miało rzekomo trzymać zapewne, to jeszcze efekt był naprawdę kiepski i to, co nawet po prostu gdzie tam gdzieś pobrokaciło, to bardzo szybko spadło. Dlatego ja nie proponowałam w tym roku Wam takiego brokatu w sprayu, tak samo jak również nie proponuję śniegu w sprayu, ponieważ dla mnie śnieg w sprayu, no niestety, jeżeli już nawet jest dobrej jakości, to pomimo wszystko tworzy raczej takie czapy, wiecie, śniegu. Gdzieś tam spryskamy tym sprayem i tworzą nam się takie czapy i jeżeli za grubo spryskamy, to odpadają kawałkami, jeżeli za cienko, to nie ma żadnego efektu. Natomiast ten sypany jest super, robi świetną robotę. Kochani, jakby to powiedzieć, stroik w zasadzie powiedziałabym, że już skończyłam. Zobaczymy jeszcze, jak go przeniesiemy potem na szkło. Natomiast teraz sobie jeszcze robimy dekorację. To może pokażę teraz tak. Zobaczcie. W ten sposób się to prezentuje. No teraz zdecydowanie łatwiej to zobaczyć będzie niż później na stojącym szkle wysokim. Ok. I odstawiam to na chwileczkę tutaj. Natomiast teraz się zająć musimy szkłem. Szkło wypełnimy sobie najpierw
tym właśnie kruszcem. Myślałam o tym, żeby wsypać tutaj mnóstwo właśnie tych takich elementów brokaconych, ale wydaje mi się, że to już byśmy przegięli, troszeczkę byłoby za dużo. Natomiast taki kruszec, jeżeli nie będzie przemieszany z niczym, rozumiecie, jeżeli nie przesadzicie i nie dodacie tutaj jeszcze czegoś, moim zdaniem bez sensu, dlatego że to się pięknie błyszczy, to równie dobrze możecie też zastosować na przykład właśnie sztuczny śnieg sypki. Jeżeli nie dodacie tutaj jeszcze czegoś, to spokojnie potem możecie sobie to sypać z powrotem do słoika i to po prostu spełni swoją funkcję, czyli będzie, no będzie ok. Aha, bo ja z wiaderkiem, ups, zapomniałam, że mam na wiaderku i z wiaderkiem próbuję postawić na szkło, a to w ogóle nie o to chodzi. Zobaczcie, o, w ten sposób prezentuje się, w ten sposób postawiłam to na szkle. Teraz jeszcze jedna rzecz, którą jeszcze zrobimy. Kawałek gałązki chce wypaść. I właśnie dlatego teraz trzeba takich poprawek pewnych ewentualnie, jeżeli chodzi o odpowiednie osadzenie gałązek i tak dalej, dokonać już tutaj na wysokości, że tak powiem. No i teraz jeszcze jedna rzecz dla wielbicieli bardzo mocnego glamuru, czyli, oczywiście się teraz źle wypowiedziałam, kryształki. Ja przygotowałam sobie te, które tak wypływały właśnie stąd, ponieważ jest ich dosyć dużo, więc przygotowałam tutaj sobie 5 sznureczków. Chcę Wam tylko zademonstrować, zobaczcie, na przykład takiej długości sznureczek, powiedzmy, jeżeli sobie zamocujecie, może się wydać troszeczkę za krótki, może się wydać, mnie się podobają takie, bo są takie subtelniejsze, aczkolwiek mam świadomość tego, że zazwyczaj osoby, i tutaj to kieruje się doświadczeniem, tym jak po prostu jakie są oczekiwania Państwa, którzy pewne rzeczy na przykład sobie zamawiają. Państwo jednak, którzy używają takich rzeczy, wolą, żeby one były takie bardziej okazałe, czyli dłuższe. To ja tak jak mówiłam, ja mam kryształki szklane, kochani, zakończone taką fajną końcóweczką w formie łódki, nie wiem, łezki, przepraszam, nie wiem czy to widać. Ładnie te kryształki, są bardzo ładnie oszlifowane, szklane, robią robotę. Jeżeli sobie gdzieś, kochani, na przykład planujecie takie kryształki zakupić, bo lubujecie się w takich rzeczach, kochacie błyskotki, to kupujcie szklane, a nie plastikowe. Jest to troszeczkę większy wydatek, natomiast jeżeli, tak jak mówię, jesteście wielbicielami takiej stylistyki, to zapewniam Was, że ten efekt będzie nieporównywalnie lepszy, jeżeli właśnie będziecie mieli szkło niż plastik, ponieważ szkło daje o wiele fajniejszy połysk, ładniej odbija światło, no po prostu widać, od razu widać jakość. Natomiast, no i przyda się Wam to do kolejnych kompozycji. I co tutaj chcę zasugerować, jak to mocuję? Po prostu te szpilki takie, które wykonałam z drutu, widzieliście to w poprzednich filmikach, jeżeli nie, to jest po prostu kawałek drutu zgięte tak na pół. Tutaj przekładam to po prostu w jedno oczko, w ten sposób, i wbijam to po prostu w gąbkę. Zobaczcie, wbijam to zwyczajnie w gąbkę. Powtórzę po prostu chyba 5 raz, jest to zwyczajnie wbite, po prostu. Także tutaj nie ma żadnej filozofii. Pomimo tego, widzicie, to tak wychodzi, wychodzi to spontanicznie tak, że pomimo tego, że starałam się, żeby one były jednakowej długości, naprawdę obliczyłam długość po ilości kryształków, to tutaj kwestia wbicia samego powoduje, że jedne są odrobineczkę, wydają się być krótsze niż inne, ale to chyba nie ma jakiego specjalnego znaczenia, bo to nadaje takiego troszeczkę większego urozmaicenia. Dobra, i ostatni. Gałązki sosny świetnie zasłoniły tą zieloną tutaj właśnie podstawę. Wszystkie zwisające tutaj te roślinki, czy jakich byście nie użyli, bo być może użyjecie niekoniecznie jakiegoś igliwia, iglaków, tylko być może użyjecie, kochani, na przykład jakiegoś, nie wiem, eukaliptusa, ruskusa, różnego rodzaju innej zieleniny jako dodatek do igliwia,
to zobaczcie, że po prostu każda zwisająca tutaj rzecz Wam fajnie zasłania tą osłonkę, natomiast efekt cały jest w stroiku. Taki stroik, no nie ma co ukrywać, że najfajniej prezentuje się oczywiście, jeżeli jest widoczny z góry. Natomiast kochani, ja to przestawię tutaj bardziej z brzegu, tak? Bo tutaj mam bardziej równo, mamy, tak? Troszkę równiej, bo ten stół, to wiecie sami, że on jest taki delikatnie krzywy, bo to stół artystyczny jest. Proszę, i trudno jest złapać. Świeczkę tradycyjnie zapalamy i widzicie, jaka jest tutaj wysokość tego. Czyli ja, kurczę, świeczki nie widzę, knota. O jest, dobrze się udało. Zobaczcie, i wydaje mi się, że jest to rzecz, widać mnie w ogóle, cokolwiek gdzieś troszkę, jest to taka rzecz, która powinna no, zaspokoić potrzeby Państwa, którzy właśnie, tak jak wspominałam na początku i wielokrotnie powtarzałam podczas tego filmu, lubią rzeczy takie właśnie błyskotki po prostu. Nie ma w tym nic złego, jeżeli lubicie, to kultywujcie w swoich domach tradycję taką, że po prostu święta robicie na błyszcząco, na bogato, na... Tutaj staramy się dopasować każdy element dekoracyjny do siebie, bardzo proste do stworzenia we własnym zakresie, kochani. Zachęcam Was, próbujcie, róbcie. Jestem. Nie wiem, na ile jestem. No i cóż, mam nadzieję, że ta delikatna taka tutaj moja podpowiedź pozwoli Wam na wykonanie we własnym zakresie takiej właśnie kompozycji, takiej lub podobnej. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, za te dekorady, za cierpliwość i za wytrwałość w wysłuchiwaniu mnie. No i zapraszam Was na kolejne. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do następnego. Pa, pa!